Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj widz mi poprosi, żebym nagrał taki mały filmik instruktorzowy, um, który będzie tłumaczył w jaki sposób dołączyć do istniejącej sesji um, gry. No i cóż, słuchajcie, jest to film bez żadnej obróbki, także um, szumy w tle niestety istnieją. Nie ma żadnej muzyki w tle i tak dalej. No ale dobra, przejdźmy może do rzeczy. No więc yy, zaczniemy od tego, jak stworzyć grę. I żeby stworzyć yy, grę wieloosobową, już teraz, o ile się nie mylę, nie potrzeba żadnego premium ani yy, członkostwa. Także klikamy sobie polowanie, gra wieloosobowa, i tutaj sobie wszystko możemy ustawić. Yy, tutaj jest nazwa gry. I na przykład, jeśli wpiszesz sobie yy, załóżmy 1, 2, 3, to będzie nazwa gry, której ty będziesz szukał potem, a raczej twój kolega. Żeby sobie dołączyć do twojej sesji Czyli na przykład nazwijąc sobie Marvin przykładowo Wybieracie ilość graczy mapę tak dalej godzinka i Otwórz grę No i okej okay. kiedy już to zrobicie kiedy już wam się załaduje Wasz kolega musi teraz Kliknąć znajdź grę wieloosobową I najprostszy sposób jest taki żeby tutaj Kliknąć country Country no whatever Klikacie to sobie i wtedy wam się segregują wszystkie obecne w tym momencie sesje Znajdujecie sobie flagę Polski Proszę bardzo, mamy tutaj flagę Polski. I tutaj po lewej jest nazwa gry, której my będziemy szukali. Jeśli, na przykład, ty stworzyłeś sobie grę o nazwie Marvin, to twój kolega musi znaleźć tutaj grę o nazwie Marvin. Tutaj mamy przykładowo Minecraft. Klikamy sobie dołącz do gry i możesz sobie dołączyć do twojego kolegi albo twój kolega do ciebie. No, myślę, że nie jest to nic trudnego. Jest to do ogarnięcia. Także dzięki za oglądanie. No, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, prośby, ewentualnie, żeby nagrać jakiś film czy coś, to możecie śmiało zarzucić. To w komentarzu. No dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.